Pani wymieniła, panią dyrektor Karinę Biedronkę, pana Jacka Partykę, cały zespół Departamentu Funduszy Europejskich. Bo prawda jest taka, że bez takich ludzi moje decyzje nie byłyby obudowane taką wiarygodnością i rzetelnością. Bo tak jak pani zauważyła, ta nasza rozmowa przy kawie wtedy i o poważnym problemie kanalizacyjnym i oczyszczalni ścieków w gminie Niemodlin, to tak naprawdę dopiero otworzyła mi też oczy, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. I wtedy też sobie powiedziałem, że jeżeli my mówimy kiedykolwiek, czy będziemy mówić kiedykolwiek, że w strategii rozwoju województwa jakość życia mieszkańców i ich subiektywne odczuwanie tej jakości jest najważniejsze, to zacznijmy tak naprawdę bardzo solidnie inwestować w jakość życia. Więc dobra woda, kanalizacja, drogi dojazdowe do osiedli, uzbrojenie terenów, nowe światłowody, oświetlenie i energię dla tych mieszkańców. To jest pierwszy element i priorytet budowania jakości życia. I to jest jak gdyby coś, co tak naprawdę dla mnie i mieszkańców na obszarach wiejskich jest głównym zadaniem do zrobienia. I oczywiście my jesteśmy związani wszelkiego rodzaju wytycznymi Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, ale i też wypatrzycie o zasadność budowy sieci kanalizacyjnej na bardzo dużych odcinkach. Więc nie wiem, na ile nam pozwoli linia demarkacyjna pomiędzy nami a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie moglibyśmy jeszcze inwestować w sieć kanalizacyjną i wodociągi. Ale powiem Państwu naprawdę bardzo szczerze. Chcę, żeby w każdej gminie i każdy mieszkaniec miał przede wszystkim wodę ze zdrowych wodociągów. Żebyśmy się pozbyli wszystkiego tego, co jest stare i jest niebezpieczne. Udało nam się zrobić też w tej sferze też taki temat, który bardzo długo się ciągnął, miejscowość Święciny w gminie Murów, to był wodociąg, który też cały czas był jeszcze przez ówczesnego Andrzeja Płaskiego bardzo mocno pilotowany i o to zabiegany. Udało nam się te rzeczy porobić. Jeżeli chodzi o sieci kanalizacyjne, no to też jesteśmy w chwili obecnej przed zatwierdzeniem naszego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego. Czekamy na rozstrzygnięcia też te krajowe w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ale postawmy sobie główny cel, że tak naprawdę chcemy poprawić jakość życia naszych mieszkańców na obszarach wiejskich, przede wszystkim przez tą infrastrukturę. I chciałbym również też zaapelować do wszystkich, którzy decydują w chwili obecnej, bo sobie dali takie prawo i taki przywilej, że decydują o tym, jakie inwestycje w poszczególnych gminach robimy z budżetu państwa. To nie chodzi o to, żeby robić to konkurs piękności i wysyłać 3, 4, 5 projektów. Tak naprawdę zapytajcie, kochani rządzący, wójtów, burmistrzów, co jest dla nich priorytetem. Że może akurat nie remont jeszcze sali gimnastycznej, ale tak naprawdę kanalizacja w którejś miejscowości, czy budowa wodociągu, bo ludzie mają niedobrą wodę. Więc chciałbym, jeżeli są możliwości, w różnych źródłach połączmy te możliwości. Tak naprawdę sami sobie odpowiedzmy, że my coś damy z funduszy europejskich, coś damy z pożyczki umarzalnej, na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a coś dołoży budżet państwa. I gdybyśmy w ten sposób patrzyli na inwestycje potrzebne mieszkańcom, naprawdę w ciągu 5 lat uważam, że uporządkowalibyśmy wszystkie sprawy wodociągowe i kanalizacyjne. I oczywiście zgadzam się z panią burmistrz, że dobra rola jest Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska od kilku lat. Myślę, że ówczesny prezes Maciek Stefański, nasz też wspólny znajomy samorządowiec, patrzył przez pryzmat inwestycji samorządowych jak samorządowiec. Ja jak już byłem wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, to po prostu się uśmiechałem, kiedy widzę budowa oczyszczalni w Niemodlinie, druga część, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I ja się zacząłem spotykać jak gdyby z tym zrozumieniem, że jak są możliwości i potencjały finansowe, to łączmy je po to właśnie, żebyśmy tą inwestycję sprawnie zrealizowali. No bo sprawność teraz to tanio, tak? To wszystko to powoduje. Także ja się przyłączam do wszystkich podziękowań tych osób, które przyłożyły tutaj swój czas, rękę, kompetencje, umiejętności, że macie bardzo ważną inwestycję dla swoich mieszkańców. I tak naprawdę, wierzcie mi, my z panią burmistrz nie pisaliśmy wielkich koncepcji, my tylko piliśmy kawę i rozmawialiśmy. I naprawdę w ostatnich dniach się przekonuję, że wiele rzeczy, które oddajemy do użytku, naprawdę zaczynały się od wypicia kawy. Czy to jest centrum innowacyjno-badawcze na uniwersytecie, czy kierunek lekarski. Zawsze się zaczynało od kawy, nie od wielkich planów, strategii. Także dziękuję bardzo. Dziękuję i chcę jeszcze powiedzieć, że
Oczywiście podziwiam Was za to, co robicie, bo analizując Wasze wszystkie przedsięwzięcia, to w ostatnich latach inwestycje na ponad 35 milionów złotych i też i projekty miękkie, 18 milionów złotych dofinansowania łącznie do wszystkich, ale też trzeba powiedzieć, że po drodze była pandemia. Po drodze był też bardzo trudny problem z nielegalnym wysypiskiem, z którym też Pani Burmistrz musiała sobie poradzić i przy naszym wsparciu, przy wsparciu też pieniędzy zewnętrznych. Także można sobie powiedzieć, że człowiek stara się myśleć w swoich planach o czymś pozytywnym, budować coś, a nagle okazuje się, że jeszcze musisz sobie poradzić z problemem wielkości 11 milionów złotych. Już wyszło 13, rozmawialiśmy o 11 wtedy właśnie. Więc zobaczcie, jak nieprzewidywalne to wszystko jest, co my sobie planujemy i co my chcemy sobie zrobić. Także z Pani Prezes. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.